Jak już informowaliśmy, w czwartek 14 kwietnia po godzinie 11 w sali Narad Urzędu Miasta doszło do podpisania aneksu do rządowego porozumienia zawartego 3 sierpnia 2007 roku w sprawie budowy stałego połączenia drogowego pomiędzy wyspami Wolin i Uznam w Świnoujściu. Porozumienie wówczas zawarte zostało podpisane pomiędzy miastem Świnoujście, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Ministerstwem Infrastruktury. Podpisany w czwartek aneks uaktualnia wcześniejsze zapisy, m.in. mówiące o pozyskaniu środków z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, a także pozwala na rozpisanie pierwszego etapu przetargu na realizację przedsięwzięcia związanego z budową tunelu pod Świną. Jestem przekonany, że dzień ten przejdzie do historii naszego miasta, bo dwie takie daty, przynajmniej z mojego punktu widzenia, są najważniejsze. Pierwsza to 3 sierpnia 2007 roku, kiedy miałem przyjemność podpisać porozumienie z rządem Rzeczpospolitej Polskiej, którym kierował w tamtym okresie pan premier Jarosław Kaczyński, a w jego imieniu porozumienie podpisał pan minister Jerzy Polaczek. Drugą osobą był pan dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pan Jacek Bojarowicz, który jest obecny tutaj na tej sali i w dalszym ciągu kieruje Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Trzecią osobą to byłem ja, reprezentowałem Samorząd Świnoujski, reprezentowałem mieszkańców Świnoujścia. I w 2007 roku podpisaliśmy trójporozumienie określające zadania dla każdego z nas. Porozumienie, które rozpoczynało, umożliwiało realizację celu, który dla nas mieszkańców Świnoujścia, dla nas mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, jestem przekonany, że również dla mieszkańców całej Polski jest bardzo istotny. Niestety w roku 2007 nastąpiła zmiana rządu i to porozumienie, które tak istotne było dla nas wszystkich, nie było w pełni realizowane. Jestem przekonany, że gdyby realizacja następowała tak, jak było to zapisane w porozumieniu, to dzisiaj byśmy rozmawiali być może, jak tu któryś z panów powiedział, o pierwszym przeglądzie technicznym, pierwszym jakimś drobnym remoncie tunelu, ale byśmy już mieli problem ten zasadniczy rozwiązany. 14 kwietnia 2016 roku to jest ten dzień, zapamiętajcie go państwo, który mam nadzieję przejdzie do historii. Bardzo proszę pana ministra, ale może zanim pan minister zabierze głos, ja bardzo proszę państwa. Tematem naszego dzisiaj spotkania jest sprawa najważniejsza dla nas mieszkańców Świnoujścia, już mówiłem to, czyli stałe połączenie, czyli dzisiaj mówimy tunel. W 2007 roku mówiliśmy stałe połączenie, bo jeszcze nie było wiadomo, w jakiej formie to będziemy realizowali. Dzisiaj wiemy, będzie to tunel wykonany w lokalizacji północnej, wykonany metodą wierconą. Bardzo proszę państwa, żebyśmy się na tym skoncentrowali. Przekażemy państwu najistotniejsze informacje w tej kwestii, a ponieważ nasi goście mają w planie jeszcze bardzo ważne spotkania, więc na tym zakończymy to spotkanie. Ale zanim to się stanie, bardzo proszę pana ministra o zabranie głosu. Szanowni państwo, dla mnie ten dzień i ta chwila również jest mocno emocjonująca. Dlaczego? Ponieważ przypadł mnie i mojemu współpracownikowi, panu ministrowi Schmidtowi, zaszczyt kontynuacji przedsięwzięcia, które było tutaj deklarowane przed 8-9 laty. Deklaracje takie padły ze strony świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Deklaracje takie padły ze strony premiera rządu pana Jarosława Kaczyńskiego. Deklaracje te padły ze strony, potwierdzone podpisami, ze strony ministra
pana ministra Jerzego Polaczka. Mamy zaszczyt kontynuować to przedsięwzięcie. Szkoda tych 8 lat, w których nic w sprawie się praktycznie nie wydarzyło, jeżeli chodzi o inwestycje. Mam nadzieję, że najbliższe lata pozwolą przejść do historii wszystkim debatom, dysputom, dyskusjom i staraniom o budowę połączenia drogowego między Świnoujściem a Stałym Lądem. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna data, o której być może Pan Prezydent nie pamięta. To jest 13 kwiecień 2012 roku. To wówczas z inicjatywy obecnego tutaj Pana Marszałka Joachima Brudzińskiego miałem okazję przyjechać do Świnoujścia. Miałem okazję poznać z bliska ten problem jako wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. I tak wcześniej, ale na pewno już wówczas nabrałem absolutnego przekonania do konieczności realizacji tej inwestycji. Bardzo dziękuję Panie Marszałku za tą inicjatywę. Bardzo dziękuję Pani Prezydent Michalski, Barbarze Michalski. Pani Prezydent, bardzo dziękuję za poświęcony czas, za wszystkie informacje, które Pani tak obficie przekazywała do Warszawy. Spotykaliśmy się przecież na nadzwyczajnych posiedzeniach Sejmowej Komisji Infrastruktury poświęconych realizacji tego przedsięwzięcia. To przedsięwzięcie ma różny wymiar: gospodarczy, polityczny, społeczny. Myślę, że już nie ma nikogo w naszym kraju, kto poddawałby wątpliwość konieczność jego realizacji. Żeby już dłużej nie rozwlekać, podpisanie aneksu do porozumienia z 3 sierpnia 2007 roku pozwoli w dniu jutrzejszym rozpisać pierwszy etap przetargu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą połączenie, budowa stałego połączenia drogowego pomiędzy Wyspami Wolin i Uznam Świnoujściu. Myślę, że to wszystko. Panie bardzo proszę. Pan powiedział już jutro? Tak, już jutro. Pierwszy etap przetargu w dniu jutrzejszym to efekt i podpisania dzisiejszego aneksu. Proszę pana ministra Jerzego Schmidta. Panie ministrze, bardzo proszę. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym bardzo gorąco pogratulować władzom Świnoujścia, mieszkańcom Świnoujścia tej ogromnej determinacji, która przez długie, długie lata prowadziła Państwa do tej dzisiejszej chwili, chwili, w której wykonywany jest konkretny, jednoznaczny krok, który doprowadzi do budowy przeprawy, którą tak oczekuje społeczeństwo Świnoujścia, ale nie tylko społeczeństwo Świnoujścia. Oczekują to wszyscy Polacy, którzy przyjeżdżają tutaj czy w interesach, czy po to, żeby wypocząć. Nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje Polskę jako zintegrowany jeden obszar. Od Gołdapi po Turoszów, od Szczecina, od Świnoujścia po Ustrzyki Dolne. To jest jedna Polska. To jest jeden kraj, który musi być skomunikowany, który musi mieć swobodę poruszania się, przemieszczania się, który musi być swoboda zarówno dla obywateli, ale też i dla towarów, dla usług. To, co dzisiaj będzie, co się dzieje tutaj na tej sali, podpisywane porozumienie, podpisywany aneks do porozumienia, jest kolejnym punktem realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości, programu transportowego, stworzenia Polski jako jednolitego, spójnego organizmu transportowego, jednolitego terytorium, w którym nie będzie żadnych przeszkód przy przemieszczaniu się, przy życiu, przy wypoczynku, przy prowadzeniu działalności gospodarczej. To jest cel tego porozumienia i chciałbym powiedzieć, że to wysiłek wielu osób, to wysiłek wieloletni władz przede wszystkim Świnoujścia, ale też i wszystkich, decyzja, ogromna determinacja pana marszałka Brudzińskiego, pana ministra Adamczyka, pana dyrektora Bojarowicza, który jest żywym świadkiem tego, co się działo kilka lat temu przy podpisywaniu, jest również sygnatariuszem obu porozumień, a zatem
To jest ciągłość, to jest myśl polityczna, którą realizujemy i którą będziemy realizować aż do skutecznego zwieńczenia tego dzieła. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować władzom samorządowym Świnoujścia, że nie wyrzuciły tego pierwszego porozumienia z 2007 roku do kosza, mimo że porozumienie przez te lata było martwe trochę. Martwe po naszej stronie, natomiast trzeba oddać również zasługi władzom Świnoujścia, że przez te martwe lata po stronie państwowej władze się Świnoujścia jednak maleńki kroczek zrobiły, bo przygotowały pewne dokumenty, które umożliwiają jutro ogłoszenie pierwszego etapu przetargu, tak jak pan minister przed chwilą powiedział. Ja zawsze nie miałem wątpliwości, że to połączenie musi powstać. Przy pierwszym połączeniu mieliśmy wątpliwość górą czy dołem. Przez te lata zrobiono tyle analiz, że wybór, który został dokonany, jest wszechstronnie przeanalizowany i jest chyba słuszny. Będzie to bardziej trwałe połączenie i mam nadzieję, że doczekam, że przejadę tym tunelem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. No i przed nami ten moment najważniejszy. Mówiliśmy o porozumieniu z 2007 roku i dzisiaj przed nami aneks do tego porozumienia. Chciałbym państwa w kilku słowach poinformować, że ten aneks jest niezbędny, jako że porozumienie z 2007 roku mówiło o środkach, które mają służyć realizacji celu z edycji 2007-13, środkach z Unii Europejskiej. No, to się skończyło, jak państwo wiecie. Dzisiaj mamy kolejną edycję środków i to źródło zostało również przede wszystkim w tym porozumieniu zapisane. Te środki z 2007-13 zostały skonsumowane. Niestety nie na realizację naszego celu i to, w tym nowym aneksie to zostało właśnie uwzględnione. Uwzględniliśmy również szereg takich istotnych spraw związanych z tym, że sytuacja się zmienia, ale generalnie idea tego aneksu jest zbieżna z porozumieniem z 2007 roku. Ustalone jest, że ściśle współpracujemy ze stroną rządową, z Generalną Dyrekcją w zakresie realizacji tego celu. I cieszę się bardzo, że będę miał przyjemność, satysfakcję z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem i panem dyrektorem generalnym, panem Jackiem Bojarowiczem, po raz drugi złożyć podpis pod tym najważniejszym dokumentem, jaki mi przyszło w ciągu 14 lat mojej pracy samorządowej podpisać. Bardzo panu za to dziękuję. Podpisujemy, tak? Aneks w obecności wicemarszałka Sejmu RP Joachima Brudzińskiego i wojewody zachodniopomorskiego Piotra Jani podpisali minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Jacek Bojanowicz i prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Budowa tunelu ma być finansowana w 85% ze środków unijnych i 15% z budżetu miasta. Koszt inwestycji tunelowej to blisko 1 mld zł. Panie marszałku, gratuluję. Panie dostacie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jak to zostało już powiedziane, przede wszystkim należy docenić starania samorządu Świnoujścia, pana prezydenta i zespołu, który zbudował tę ziemię. Tyle energii, tyle wiary i tyle zaangażowania nieczęsto spotyka się w działaniach samorządu na rzecz realizacji koniecznych elementów infrastruktury komunikacyjnej. Jeszcze raz szczerze gratuluję. Pragnę państwa zapewnić, że połączenie i Świnoujścia, i Szczecina z południem Europy
to jeden z priorytetów naszego rządu. Nie tylko portów Trójmiasta, ale także zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Spotkałem się z ministrem transportu Republiki Czeskiej, panem ministrem Diokiem, w Kamiennej Górze, na Dolnym Śląsku, przed kilkoma tygodniami, a w piątek, w ostatni ubiegły piątek w Warszawie. Pan minister Diok poinformował mnie, że Republika Czeska jako priorytet uznała realizację trasy ekspresowej będącej przedłużeniem naszej S3 po swojej stronie 70 bodajże 2 kilometrów. Strona czeska uznała jako priorytet, będzie go realizowała niebawem. My mamy nadzieję realizować całość tego przedsięwzięcia na południu Polski w ramach programu budowy dróg krajowych oraz także i na północy Polski. Ruch komunikacyjny naszego państwa jest niezbędny dla jego normalnego funkcjonowania. Jednym z elementów jest także i to połączenie drogowe tak wymarzone nie tylko przez władze samorządowe, nie tylko przez mieszkańców, ale także przez wszystkich tych, którzy godzinami stoją na przeprawie promowej, aby z niej korzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze za te ciepłe słowa. Chciałbym powiedzieć, że te podziękowania należą się panom również za decyzję odnośnie drogi krajowej nr 3. Bo cieszymy się, jak powstają nowe kilometry drogi w kierunku czeskiej granicy, ale tu się zaczyna Trójka i ta decyzja, która niedawno została podjęta, określająca termin, kiedy będzie ona zrealizowana. Zwróćcie państwo, jak koresponduje również z terminem zakończenia tunelu. Mniej więcej terminy są bardzo zbieżne, czyli będziemy w 2021 roku. To jest taki przewidywany termin, czy w 2022 oddawali dwie bardzo ważne inwestycje, tunel i Trójkę, żeby ta duża ilość samochodów, ciężarowych ludzi mogła bezpiecznie przemieszczać na południe. Bardzo za to wszystko panom dziękuję. Chciałbym na kończąc również skierować te słowa do pana marszałka, bo państwo zauważyli, siedzi skromnie, nic nie mówi, ale gdyby nie tutaj to wielkie zaangażowanie pana marszałka Brudzińskiego, który my w Świnoujściu mówimy, że jest również naszym marszałkiem, naszym mieszkańcem, bo przez kilka lat, ale tych najwspanialszych lat, bo kiedy byliśmy wszyscy młodzi, kiedy uczęszczał do naszej uczelni, szkoły morskiej, był mieszkańcem Świnoujścia i pan marszałek najlepiej zna problemy, które dzisiaj nam utrudniają bardzo życie. I za to, panie marszałku, za to, że nie zapomniał pan o Świnoujściu. Bo wiem, że czasami pan tutaj przebywa i często i powiem tak, to jest przedstawiciel Sejmu dzisiaj, wcześniej jako poseł, a jeszcze nie jako minister, czy inne funkcje rządowe, ale ilekroć był w Świnoujściu. Zawsze był, przynajmniej na chwilę u mnie w gabinecie i pytał się, jakie problemy ma Świnoujście, w czym pomóc. Nie mówiłem tego i nie zawsze to doświadczałem. W przypadku innych. Pan marszałek Brudziński zawsze znalazł czas, żeby być również tutaj i pytać się, w czym mógłby pomóc. I zawsze starał się pomagać, jeżeli takie możliwości były. I ta wizyta pana ministra wtedy w Świnoujściu, która unaoczniła mu problemy, z jakimi się borykamy od 60 lat. I kolejne wizyty służyły temu celowi i temu, że dzisiaj możemy cieszyć się z faktu, że wreszcie temat ruszył. Nie będziemy szli z łopatami kopać tunelu, bo pamiętam takie lata, 2007 rok, kiedy kopano już tunel, pogoda była zła wtedy, kochano deszcz. My nie będziemy. My podpisujemy dokumenty, my zabezpieczamy odpowiednie środki finansowe, odpowiednie dokumenty, żeby inwestycja mogła być realizowane, a nie kopią inni, którzy się lepiej na tym od nas znają. Bardzo państwu dziękuję za przybycie.
dziękuję naszym gościom za to, że właśnie są dzisiaj tutaj. Czas jest napięty, jedziemy teraz do Szczecina. Tą część marszu, o którym ustalił pan minister Schmidt, to też problemy komunikacyjne Szczecina, aglomeracji szczecińskiej. Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć, przywołać tutaj dwa nazwiska, które bardzo wypada przy tej okazji wspomnieć. Pierwsze to jest świętej pamięci pan prezydent Kaczyński. Jego słynne już słowa, które my nosimy w swoim sercu. Silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. Tak na to patrzymy. Tam, gdzie chodzi o interesy Pomorza Zachodniego, Świnoujścia, Szczecina, Wolina, Pyrzyc, Myśliborza, my zdejmujemy okulary partyjne, sztandary partyjne odkładamy na bok. Silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. To są słowa męża stanu Lecha Kaczyńskiego. Mam nadzieję, że ta inicjatywa, która przynajmniej wyrażam taką nadzieję, jako absolwent szkoły morskiej, człowiek może pozostaje lekko no, chcę powiedzieć, no, nie chcę użyć tutaj słowa, drogi Panie Boże, sceptyczne, ale lekko przesądny. Dopóki to wierpło nie zacznie wiercić, to nie ma co tutaj jeszcze korków szampana otwierać. Na pewno wierzę w to głęboko, że ta determinacja będzie nam towarzyszyła do samego końca. Ale drugie nazwisko, które powinno tutaj paść, to jest pani premier Beata Szydło. Ona w ubiegłym tygodniu zapowiedziała w Szczecinie, że minister Andrzej Adamczyk przyjedzie z dobrą informacją dla mieszkańców Świnoujścia. Dotrzymujemy słowa. Pani premier Beata Szydło dotrzymuje słowa, bo też przypomnę, że ta deklaracja padła z mównicy sejmowej podczas expose pani premier. Świnoujście, tunel, wtedy padło, dzisiaj to finalizujemy. I trzecia sprawa, wydaje się zupełnie być może marginalna, ale też ważna i pokazująca, jaki jest stosunek pana ministra, pana dyrektora do problemów naszych małych ojczyzn. Zanim tutaj dojechaliśmy, na zaproszenie, na prośbę mojego przyjaciela, nie wiem, czy gdzieś tu skromnie z tyłu jest, Przemka Lewandowskiego, byliśmy w Unowie i w Przytorze. Dlaczego? Dlatego, że ta ważna inwestycja, jaką jest S3, nie może uniemożliwić mieszkańcom tych dzielnic swobodnego dostępu do plaży, Bałtyku. To jest to, co tutaj też pan dyrektor, pan minister, nad czym zechcieli się pochylić. Zwróćcie państwo uwagę. Każdy by się cieszył, no dobra, tunel otwieramy, prawda, S3 tutaj wygrodzimy, z drugiej strony wygrodzimy, no i co, i zostawimy taką enklawę w postaci ludzi, którzy tam robią. Nie, pochylamy się nad takim problemem. Byliśmy tam i bardzo serdecznie dziękuję moim przyjaciołom, panu ministrowi, panu dyrektorowi. No i gratuluję i dziękuję przedstawicielom samorządu, bo ta determinacja i ta konsekwencja, jest to o tym głęboko przekonany, zakończy się sukcesem, że promy będą elementem atrakcji, a nie konieczności. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, mam jedno pytanie w sprawie tunelu. Mogę jeszcze ja coś powiedzieć? Tak, bo i roda, bo tak wszyscy mówicie. Dajcie tutaj gospodarzowi przynajmniej dwa zdania. Ja nie mówię wam, panie marszałku, panie ministrze, panie prezydencie. Chyba jestem najbardziej zadowolony wojewodą, który w tej chwili jest w Polsce. Bo po prostu spełnia się moje marzenie. Będziemy mieli tunel. Tak, że nie będę musiał, tak jak mówiłem tutaj dwa tygodnie temu, stawać na głowie, żeby ten tunel był normalnie, wydaje się, że wchodzić. Jeszcze raz dziękuję za wizytę w Zachodniopomorskim. Zawsze wszystkim powtarzam, to jest najpiękniejsze województwo kraju, Szczecin i Świnoujście. Macie najpiękniejszą plażę, zawsze coś Świnoujście ma najlepszego. Akurat będziecie mieli fajną przeprawę i nie będę musiał stać w tych korkach. Jeszcze raz dziękuję panie ministrze. Widzę, że pan prezydent jest uśmiechnięty od ducha do ucha. Ja też się cieszę z tego powodu. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze zdradzę tajemnicę, bo tutaj naszym gościom przygotowałem niespodziankę. Mam takie pragnienia, z racji tego, że zarządzam drogami w Świnoujściu i niektóre pojazdy mają taki przywilej, że mogą wjeżdżać na prom poza kolejką, nie czekając w kolejce. Przygotowałem pierwszeństwo na prom dla naszych gości z datą ważności, kiedy tunel zacznie być. Nie, właśnie, ufaj, ale sprawdzaj. To jest właśnie. Proszę bardzo, dyrektorze. Panie ministrze, z Rosem Wiercia, który pokazałem przez mnóstwo lat, bo ma
właśnie, nie tylko 8, ale wcześniej też, nie dało się, bo nie było pieniędzy. I teraz moje pytanie, skąd się pieniądze znalazły, czy znajdą na budowę tunelu, czy trzeba było komuś zabrać, skądś przesunąć, czy może podwyższyć opłatę paliwową, skąd te pieniądze na... Panie redaktorze, ja apeluję do Pana, niech Pan włącza takich wątków, które tutaj, o których informacje nie padły w czasie dzisiejszego spotkania, czy w czasie także spotkań wcześniejszych. Mam na myśli różne inne źródła finansowania. Otóż jest bardzo konkretny pomysł na finansowanie tej inwestycji ze środków europejskich. 85%, 15% środki samorządu Świnoujścia. Nikomu nikt nic nie zabierze. To tutaj bardzo mówię. Wiem, ten popis dzisiaj złożony przez pana ministra Adamczyka, pana przedstawiciela dyrekcji generalnej dróg krajowych i autostrad i pana prezydenta Świnoujścia jest podpisem wynegocjowanym przez ludzi najlepiej zorientowanych, co zrobić, żeby ta sprawa ruszyła, a mianowicie przedstawicieli samorządu. I gdyby to była taka ustawka, gdybyśmy byli, nie wiem, przed wyborami, pan zwrócił uwagę, jesteśmy długo, jest do najbliższych wyborów kawał czasu, a jesteśmy tutaj dzisiaj i te podpisy są składane i ta, no nie chcę powiedzieć, że laudacja, ale te miłe słowa, które padły pod naszym adresem ze strony przedstawicieli samorządu, są słowami ludzi, którzy takie wizyty polityków przyjeżdżających do Świnoujścia, obiecujących Złote Góry, mosty, tunele, inwestycje. Państwo samorządowcy, państwo dziennikarze lokalnych będą przerabialiście tysiącami, a jednak te miłe słowa padły. Czyli dla mnie, jako dla polityka i obywatela, który ma poczucie też, no, że elementarnego wstydu. Ja bym się wstydził dzisiaj tutaj przyjeżdżać, robić, przepraszam, taki medialny las, gdybym nie miał takiego wewnętrznego przekonania, że ta sprawa rusza. Dla mnie gwarantem jest podpis ministra konstytucyjnego, ministra infrastruktury i słowa pani premier polskiego rządu, które padły z mównicy sejmowej podczas exposé. Jest wola polityczna, jest determinacja do tego, żeby te sprawy ruszyły. Ale ani ja, jak słusznie pan minister, przepraszam, pan prezydent zapowiedział, nie będę robił z siebie pajaca, nie będę zakładał kasku, nie będę brał łopaty, nie będę szedł i udawał, że kopię tunel. Tym się mają zająć ci, którzy się na tym mają najlepiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w porozumieniu z samorządowcami. Tyle mojego komentarza w tej sprawie. Wierzę w to głęboko. Tunel będzie. Jestem aż takim optymistą jak wojewoda zachodniopomorski, żeby powiedzieć, że w tej kadencji, ale będzie. Proszę bardzo, Państwu dziękuję za... Dlaczego samorząd ma dokładać 15% do inwestycji? I tak się opłaci, panie redaktorze. I tak się opłaci. Przedłużenie drogi państwowej, a samorząd już wydał 45 milionów na drogę mostu do Kalisztora. Panie redaktorze, no to dobrze, no to załóżmy, że co, że rezygnujemy z tego, tak, i szukamy tych 15 po stronach DAK. Dobrze, możemy to zrezygnować, będziemy szukać, tylko się okaże, że jest tyle bardzo ważnych inwestycji na terenie całego kraju, że poczekamy na te 15% kolejne 15 lat. Jak pan się na to pisze, proszę bardzo, ja jak mam taką deklarację ze strony samorządu, że są na to środki, to i tak uważam, że z punktu widzenia interesów mieszkańców Świnoujścia i pana redaktora to się opłaci. Jeżeli 85% znajdzie się... Panie redaktorze, pamiętam pana sceptycyzm dokładnie sprzed 4 lat, z 13 kwietnia 2012 roku. Powiedział pan wówczas między innymi takie słowo. Proszę pana, przecież jak wy dojdziecie do władzy, to nikt z was się tutaj nie pojawi. Jest inaczej, jest odwrotnie. Cieszę się bardzo, że szczypta sceptycyzmu daje nam też taki imperatyw, pobudza nas do działania. Może bardzo pan nie stwierdza, że ma taką wątpliwość, ja pewno się nie pojawi. Proszę państwa, panie ministrze, mógłbym jeszcze ostatnie pytanko. Mam takie pytanie, bo jak możemy zauważyć tutaj przekrój tunelu, jest to jedna nitka, a pasy są przeciwległe, czyli jedne samochody wjeżdżają, drugie wyjeżdżają. Dlaczego nie ma dwóch nitek? Czy to nie będzie godzić jakoś bezpieczeństwo i dlaczego samochody będą mogły wjeżdżać z instalacją LPG? Proszę państwa, ja ręczę pana ministra z odpowiedzi na pana pytanie, bo na ten temat już dyskutowaliśmy. Ja pamiętam, jak się tłumaczyłem redaktorom pana redakcji, dlaczego są dwie nitki, dwa przebierty, czyli cztery pasy ruchu, kiedy ruch tu jest na tyle niewielki, że nie ma takiej potrzeby. Dzisiaj nie zamierzam się tłumaczyć, dlaczego to rozwiązanie będziemy realizować, bo jest taka potrzeba.
Oczywiście, gdyby były dwa przymiarki, byłoby idealnie, tylko pytanie o pieniądze, które pan redaktor Nowak zadał, staje się natychmiast bardzo aktualne. Skąd na to wziąć pieniądze? Na pewno gdybyśmy zmierzali do realizacji takiej autostrady pod wodą, no to na pewno decyzja rządu byłaby w tej kwestii negatywna. Może czyli tak naprawdę takiej potrzeby nie ma. A bezpiecznie będzie, co do szczegółów, rozwiązań technicznych, myślę, że nie tu i teraz, a na kolejnym spotkaniu zaprezentujemy Państwu wszystkie szczegóły w tej kwestii. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odpowiadam właśnie za budownictwo drogowe, to transport. I na te wszystkie pytania, które tutaj padają dotyczące, dlaczego nie ma chociażby drugiej nitki, a dlaczego nie ma takiego czy innego wariantu. Powiem tak, Szanowni Państwo, ja codziennie podkreślam, przyjmuję po kilka delegacji z różnych stron Polski. W ubiegłym tygodniu miałem taki dzień, w którym przyjąłem 11 delegacji. W każdej jest przynajmniej jeden poseł, marszałkowie, wojewodowie. I każda z tych delegacji przedstawia swój problem, swoją drogę, swój most, swoje potrzeby inwestycyjne. I te potrzeby są naprawdę ogromne. I naszym zadaniem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jest zaproponowanie takiego programu, takich rozwiązań, które będą wypełniały te najważniejsze zadania komunikacyjne, będą spajały Polskę, ale też zawsze jest tak, że jest więcej potrzeb niż pieniędzy. I tu musimy zawsze znaleźć równowagę między tym, co jest możliwe, a między tym, co jest potrzebne, co jest uzasadnione. I to różne też pytania padały o opłatę paliwową, o inne rzeczy. Szukamy różnych źródeł finansowania, natomiast to, co chcemy osiągnąć, to spójność komunikacyjną Polski. To jest dla nas dzisiaj najważniejsze. To jest jeden z przykładów, że nawet tu, gdy wydawało się na samych kresach zachodnich Polski. Czy Polska jest, zaczyna, panie mistrzu? Się Polska. Kresy, ja jestem ze wschodu, więc na pewno kres to jest pojęcie, które nie jest przywiązane do konkretnego kierunku geograficznego. Ale Państwa, tutaj też musimy szukać tej spójności, ale też i równowagi wszystkich potrzeb, które w Polsce występują. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo.